Hej, ziomy! Jakiś czas temu, stosunkowo naprawdę niedawno, odkryłam taką panią w internecie, która się nazywa Marta Niedźwiecka i prowadzi wspaniały podcast na YouTubie. Znaczy, no, na YouTubie, na Spotify'u i pewnie w milionie innych miejsc możecie ją znaleźć. Tak jak typowo się robi podcasty, to ona też jakby przez te różne komunikatory i różne spoko miejsca właśnie ten swój podcast udostępnia. I kobietka generalnie jest psychologiem i seks coachem i bardzo jakby teoretycznie zajmuje się właśnie obszarem seksu, ale w praktyce, gdy posłuchacie sobie tego jej podcastu, to tam jest przede wszystkim o emocjach i o rozkminianiu swojej własnej głowy. I takie są tam piękne rozkminy, czasami tak zahaczające jakieś filozoficzne kwestie i do tego takie różne ciekawostki turystyczne, które w ogóle są wspaniałym przerywnikiem i stwarzają piękną narrację i jakby całość wypowiedzi jest naprawdę przecudowna. I ja dosłownie w przeciągu ostatniego tygodnia przesłuchałam prawie wszystko, co tam jest, spędzając po parę godzin jakby z tymi podcastami dziennie. I nie powiem, trochę mi to zżyło bani. Jakby to była ostatnia rzecz, która jakby tak, powiedzmy, naprawdę wpłynęła na jakiś sposób kształtowanie moich myśli. Ale to i bardziej, co jest niesamowite i chyba pierwszy raz mi się to przytrafiło w takim stopniu, właśnie jeśli chodzi o jakieś wspieranie się rzeczami z internetu, że nie wpływało to na tyle na jakby na intelekt, na analizowanie rzeczy z tego logicznego punktu widzenia, tylko bardziej na względy emocjonalne i analizowanie jakby swoich rozkmin pod takim względem czucia ich i w ogóle zauważenia się, że je ma. I wydaje mi się, że jest to, jejku, tak bardzo niesamowicie potrzebne i tak bardzo nas się tego nie uczy. I my się ogólnie globalnie jako społeczeństwo, jako Polacy, ale w ogóle jako ludzie wydaje mi się, że za mało się tym interesujemy. Ja też zresztą. I dlatego ten podcast był dla mnie takim kosmicznym odkryciem stulecia, że my całkowicie ignorujemy swoje emocje w codziennym życiu i w momencie, gdy coś się przytrafia złego, cokolwiek by to nie było, nie? Czy to by po prostu, nie wiem, już pamiętam jakieś takie ekstremalne jakieś wydarzenia, które zresztą mogą się wydarzyć, szczególnie w tym okresie pandemii, niepewności, jakiejś takiej no, przyszłość i miliardzie rzeczy, jakieś takie uczucie bezradności i tak dalej, to po pierwsze jakoś tak się nie umiemy nazwać tych emocji w ogóle, ani się w jakikolwiek sposób do nich odnieść. I ten podcast mi, powiem, że mi wytłumaczył bardzo dużo rzeczy i muszę przesłuchać jeszcze je wszystkie od po początku jeszcze milion razy, żeby po prostu należytą naukę z nich wyciągnąć. I oczywiście, jakbyście się nie zdążyli zorientować, to bardzo ten podcast polecam i generalnie wazelina leci równo, ponieważ no, pani Marta jest kosmiczna po prostu i kocham ją miłością prawdziwą, wręcz mogę rzec. I naprawdę wow, jestem w ciężkim szoku, jakie wspaniałe treści można tworzyć. Więc puszczam to oczywiście waszą stronę i ten podcast będzie podlinkowany na dole, wiadomo. Niemniej jednak dzisiaj tylko taki bardzo krótki cynk puszczony, jak sobie aż myślę o jakimś takim konstruowaniu zdań i jak bardzo teraz ułomnie mi to wychodzi, to po prostu jest aż śmieszne, ale wydaje mi się, że takie coś też jest potrzebne i właśnie fajnie jest wrzucić czasem coś do internetu, pokazać się takim trochę może wy nie ogarzę, trochę nie jakoś tak zawsze na 100% i to jest po prostu życie, nie? Że raz te treści będą super, raz będą takie filozoficzne i fajne, jakby nawet jeśli nie mają za bardzo logicznego wydźwięku, to przynajmniej jest tam trochę mądrych słów i brzmi to w miarę, popatrząc postronnie, ciekawie, nawet jeśli tam nic się nie dzieje w tych wypowiedziach. A dzisiaj po prostu chciałam powiedzieć, że dajcie sobie przeżywać swoje emocje, czy one będą dobre, czy będą złe, a może nawet bardziej w momencie, gdy one będą złe, ponieważ bez szacunku dla nich, bez szacunku dla swojego gniewu, dla swojego smutku, dla jakiejś takiej swojej rozpaczy i wszystkich tych negatywnych rzeczy, no, tych, które uznajemy za negatywne przynajmniej, nie będziemy w stanie dobrze przeżywać tych dobrych, bo to jest wszystko to w cudzysłowach jest. W każdym razie, nawet ostatnio w rodzinie mi się przytrafiła taka sytuacja, której nie chcę opisywać, bo to trochę za bardzo prywatom zajedzie. Jednak była ona typowym nieradzeniem sobie z emocjami i jakimś takim przelaniem szarej goryczy.
jeśli chodzi o emocjonalność, co się skończyło nie za dobrze. W związku z czym naprawdę jakby widziałam to też z tej drugiej strony w takim troszkę bardziej ekstremalnym wydźwięku niż takim, który nam się może kojarzyć na co dzień. I sama też zaczęłam się orientować, że jako kobieta bardzo często przekształcam różne swoje emocje, które można by nazywać różnorako, jakby są czymś kompletnie innym. I bardzo często przekierowuję swój gniew na smutek, który jest teoretycznie bardziej akceptowalny społecznie, plus mi jakby dla mnie on pasuje bardziej do mojego własnego imidżu na swój temat, ponieważ zawsze jakby mówiłam sobie i uważam, że jestem osobą bardzo wrażliwą i jakby ten płacz i jakby idący za nim smutek, czy tam odwrotnie, jest dla mnie taką naturalną formą przekazu. A się okazało, że w sumie to niekoniecznie, że przecież mamy wszystkie emocje i ja czasem się po prostu wkurwię na coś i nie daję sobie możliwości, żeby ten wkurw gdzieś mi wyszedł. Tylko jeśli to zrobię, to przekształcam to po prostu w płacz, złość i bezradność. I jak potem można funkcjonować dobrze w społeczeństwie i samemu ze sobą i jakby można sobie czytać po prostu pierdyliony poradników pomocniczych, jakiś o nie wiadomo o czym, spróbować robić więcej, wyżej, dalej, zawsze, we wszystkim, a i tak się będzie w jakiś sposób ułomnym na różnych poziomach. I to też, i to wynika totalnie z tego braku ogarniania własnych emocji. I ja się teraz nagle po 20 prawie 5 latach życia zorientowałam, że ja nie umiem przeżywać swoich emocji. I nawet nie umiem ich nazywać. Nie wiem, czym one są i muszę się teraz od nowa uczyć tym, jaka emocja mną targa, i znaleźć dla niej odpowiednie ujście, jakby nowy sposób wyrażania się, to jest niesamowite. To jakby daje zupełnie nowe pokłady osobowości, które można sobą reprezentować, które były tam, tylko że się nie dawało im miejsca. I to jest po prostu niesamowite, jakby samo to było dla mnie takim fuck upem, jakimś takim odkryciem też życia jakby, że chciałam to przekazać. Nawet po prostu w takiej formie, mikro moim odkryciu. I mimo, że dzisiaj tak poważniej, chociaż zawsze jest chyba poważniej, ja to mam jakieś takie dziwne tutaj zapędy, to wydaje mi się, że wystarczy na dzisiaj. I odkrywajcie swoje emocje, rozkminiajcie, o co wam naprawdę w życiu chodzi, po prostu słuchając siebie, usiąść na chwilę samemu ze sobą i nie reagować tak jak zawsze na pewne wydarzenia, tylko spróbować właśnie usiąść na moment, przestanąć, wziąć 3 głębokie oddechy i się zastanowić, o co ci do cholery chodzi tak naprawdę i skąd bierze się twój problem. Możesz się okazać, że on bierze się z zupełnie innego miejsca niż zwykle miało to miejsce.